A teraz jedziemy na taką wystawę, w sumie interaktywną, z virtual reality. I wystawa ta ma za cel, aby osoba, która chce obejrzeć tą wystawę... Jezu, jak ja gadam. Ta wystawa jakby ma na celu, aby normalny człowiek mógł poczuć się jaka osoba, która emigruje z Meksyku do Stanów. Tak, Michael, no Michael się polewa ze mnie, bo ja nie umiem wytłumaczyć. No nie wiem, no po prostu jestem może pomiędzy gramatyką polską a angielską i żadna mi dobrze nie wychodzi. Ale przynajmniej zdaję sobie z tego sprawę. W każdym razie twórcą tej wystawy jest reżyser, który dostał Oscara. Trochę się boję, trochę mnie ta wystawa stresuje, zobaczymy. Trzeba ściągnąć skarpetki. Można mieć oczywiście na sobie ubranie, ale no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Tak, to jest ten, nazywa się Carne Arena. O Jezu, naprawdę. Mało kto tu przyszedł na tę wystawę, w zasadzie to tu nikogo nie ma. Wow. Drugi, a jest tutaj parking. Dobra. Byliście kiedyś z nami na tych targach. Naprawdę, to jest taki Big Texan, jak chcecie, to wam podlinkuję filmik. O. Alejandro Iñárritu. Opowiem wam, jak wyjdziemy, ale naprawdę trochę mnie to stresuje. W każdym razie w końcu jakaś sztuka. Jesteśmy w środku, ale to jest tylko jedyne miejsce, gdzie można zrobić zdjęcie albo coś nagrać. Każdy wchodzi pojedynczo. Wow. To jest opis, jak wygląda ta granica pomiędzy Meksykiem a Stanami. Ta ściana, że tak powiem, czy ten mur, o. Jest taki metalowy, mało co widać. Ale tam macie podświetlone, to widać. I ma 20 stóp wysokości. Cały czas ciemno. Wracamy już. Dla osób, które, tak jak Michał powiedział, widziały Oświęcim, to może wystawa nie była aż tak bardzo dramatyczna. Natomiast ogólnie dla osób, które, że tak powiem, w tym temacie nie siedzą, to mogło to być uderzające, że tak powiem. Byliśmy jeszcze na barbecue, zobaczcie sobie. Tutaj wam focie zrobiłam. Ten tłuszcz został tam na tacce, żeby nie było. Tylko... Oj, wyjadłam to mięsko. A teraz jedziemy do boulangerie na kawę i ciastko. Teraz przyjechaliśmy na tą kawę i idziemy sobie jeszcze jedną rzecz obczaić i na kawkę. Kolejny lód, słuchajcie. Ostatnio były pistacjowe, teraz mam peanut butter pecan, jak to się mówi, pecan, czyli masło orzechowe z orzechów pekan. O nie, moja czapka przy samochodzie leży, Michael. Oh my god. Wychodząc zgubiłam czapkę, na szczęście. Na szczęście się nikt nie połaszczył. Dobra, wsiadam, pa. Pojeździłam trochę na rowerku. Teraz robię kolejny vlog. Także jeden za drugim musi się kręcić. Przyjechaliśmy, wycieczka była super i w ogóle, i w szczególe to na razie, pa, pa. Hejka, witajcie we wtorek. Na YouTube Shorts mówiłam wam, że u Tosi od jutra szkoła zamknięta do poniedziałku, ponieważ nie ma wystarczającej liczby nauczycieli do prowadzenia lekcji. Ja gotuję dzisiaj kopytka ze szpinakiem i robię sobie tutaj sos jabłkowy do owsianki, którą planuję zrobić sobie jutro. Trochę już ogarnęłam w domu, ale jeszcze czekam, aż zmywarka wysuszy, będę mogła powkładać te naczynia. I dajcie znać, ile razy u was na dzień chodzi zmywarka. Czy tylko u mnie 2 razy dziennie, czy są jeszcze takie domki? To na razie. Druga rzecz, jestem w szoku, jak u nas szybko wychodzi ketchup. Taka butla ketchupu to jest 878 gram. To jest u nas, nie wiem, na niecałe 2 tygodnie. To jest po prostu szok. Przynajmniej zdrowy ten ketchup, nie jakiś, wiecie, osłodzony mega i bez barwników, bez dodatków różnych. Jeszcze wam jedną rzecz pokażę, która jest bardzo znana w Stanach. I to jest fudge, to się nazywa fudge, to jest jakby taka krówka, ale to nie jest krówka, bo to jest mniej ciągnące. Tutaj są różne smaki, jakie to jest pyszne. To jest coś pomiędzy krówką a tofikiem, o, tak bym to nazwała. I to jest na wagę z takich dużych kawałów, jakby bochenów, takich wąskich kroi się kawałki. Tosia poszła wczoraj dokupić jeszcze te ciasteczka, bo wszystkim smakują najbardziej te jednak Adventure Foods. O, ktoś dzwoni, sorki, to na razie. Wyczesałam kokosa, podcięłam mu troszeczkę włoski przy uszach. Dostał nagródkę za to. Tak, kokuś? Nagródka? Mój pyszku, kochanie. Lubię, jak ma taką czystą buźkę, dlatego go też myję prawie codziennie. Buzię i oczy, żeby nie miał takich, wiecie, ropoli pod oczami. Witajcie, kochani, właśnie zmieniłam zasłony na takie bardziej leciutkie, gdzie one są, jest, widzicie, bielutkie. I naprawdę nie był to dobry pomysł zrobić to akurat w tym momencie, gdzie pół godziny temu się wykąpałam. I te poprzednie zasłony, wcześniejsze, zniosłam na dwór i zaczęłam je trzepać z kurzu. A ja jestem uczulona na kurz i każda ilość kurzu w moim nosie powoduje, że mam zaraz jakieś problemy z nosem, z oczami i z gardłem. Drapie mnie w gardle, oczy mnie szczypią, wydaje mi się cały czas, jakbym miała rzęsę w oku, jakbym miała włos w gardle i jakbym miała coś w nosie. Także od razu musiałam brać tabletkę przeciwko uczuleniu. Dzisiaj, słuchajcie, bez wątpienia ogłaszam się królową beżu. Tak, dawno to miałam zrobić, ale myślałam, nie, zaczekam jeszcze. Ja nigdy nie wyjdę z domu, jak nie mam coś beżowego. Ja nie wiem, to jest po prostu mój go-to kolor i jak się popatrzy na moją garderobę, to w zasadzie więcej beżu niż jakiegokolwiek innego koloru. Beż, tak jak wiecie, granat, biały czy tam kremowy, to w sumie moje ulubione kolory i noszę je zamiennie. Beż z granatem i trochę czerwonego, albo sam cała na granatowo, albo cała na beżowo, albo granatowy z białym, albo beżowy z białym i tak po prostu w kółko do znudzenia. W każdym razie mam nadzieję, że wam się to nie nudzi. I żeby nie pozostać gołosłowną, to od razu, jak widać, beżowe buty. To jest taki wisidełko od mojej bluzy, a to wisidełko jest od aparatu. Spodnie beżowo-kwiatowe, bluza beżowa i makijaż też jakby beżowy i nawet beżowe mam włosy. Także możecie na mnie mówić królowa beżu, albo po prostu beżówka, albo whatever. Jej! Pamiętacie je w TK Maxxie? Spójrzcie na mój TikTok, wcześniejsze filmiki. Jej! Hej, hej, hej! Kolejne lody. Cuksy. Dzisiaj mamy ciasteczka. Pokażesz to się jakie? I lodzik. Jaki są? Aha, to są takie w tym... w paczce. No. A wzięłaś łyżeczkę? Nie było. No to jak będziemy je jeść? Nie masz ty? Nie. Musisz mieć łyżeczkę. Nie, nie mam. Tam jest papier toaletowy, chusteczki dla dzieci. Chyba nie ma łyżeczki. Jest na pewno łyżeczka. No to no nie... O. No idź weź łyżeczeczkę. Jeszcze ją. Będziemy jeść w samochodzie, bo teraz później podjedziemy od razu na ten Spirit Night. Ciasteczka super, to jest chyba strawberry cheesecake i nie wiem co, brownie albo jakieś inne czekoladowe bóstwo. Lodzik wygląda super, to jest z masłem orzechowym. To na pewno zjem zaraz, tylko jak Tosia przyniesie łyżeczkę. Tosia miała rację, była jedna w schowku, ale głęboko wciśnięta. Ona tam czeka, bidula. Chyba jeszcze raz w kolejce. Oj. Już się teraz na mnie zaraz zdenerwuje. Zaraz dostanę OPR. Nie ma gwałcie, co? Nie ma, no nie ma. Jedna była. Daj te twoje, tutaj jest w folii, to nie będę już. No. Mamy elegancką, białą zastawę. Tak. Wtedy były lody rodzinne, a to jest chyba też taka firma mała, co? Nie, oni są to? No, wielka. Nie, oni po całych Stanach mają. Wiem, a wiesz dlaczego? Widać różnicę w tym składnikach. Wiesz, tu jest tylko high fructose corn syrup tutaj. Tak? No i to bardzo dużo. Co, googlowałaś? Nie, na opakowaniu pisze. Tak? Mhm. Tutaj. Chcę wam pokazać ten karmel. Zobaczcie sobie. Wow. Jutro co? Rozpoczynasz wolny? Mhm. Cieszą się wszyscy? Mhm. Jest! Co? Czy chwilę? A ja mam frapa. Tosia siedziała ze mną 20 minut w samochodzie i mam nie dosyć. Widziałam już, jak z nerwów paruje. Jak jadłam frytki. No. I mówię, co, pewnie jesteś wkurzona, bo pewnie mlaskam, a Tosia, bo mlaskasz! Smacznego! Mhm. Okej. Okay. Ja mam tylko... taki zielony tyn pomiędzy ze mną. Ja mam tylko wrapa, bo fryciasy już zjadłam, tak jak wam powiedziałam, w trakcie jazdy. Kokuś. My tutaj mamy, powiem wam, wesoło, wesoło. Witajcie, właśnie wróciliśmy z zebrania szkolnego. Ja piłuję paznokcie, to jest ostatnia odsłona w tym vlogu. Jutro tego vloga zaraz z rana dla was robię. Nie zapominajcie o moim TikToku, Instagramie i nie zapominajcie o lajkowaniu mojego filmu, udostępnianiu i komentowaniu. Trzymajcie się ciepło, dziękuję za spędzony wspólnie czas, pa pa.